List świętego Pawła do Kolosan, rozdział drugi od wiersza dwunastego. Z Chrystusem zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Całe nasze życie jest rejestrowane. Wszystkie nasze uczynki, słowa, nawet myśli są zapisywane. To nie jest tak, że coś uczyniliśmy wczoraj i to nie ma znaczenia już dzisiaj. To nie jest tak, że nie możemy, czy nie musimy ponosić odpowiedzialności za nasze postępowanie. Wszystko jest rejestrowane. I tak tutaj w taki obrazowy sposób apostoł Paweł w swojej teologii ujął to, że tak jak ten list dłużny, który zwraca się przeciwko nam, na tej liście są wszystkie nasze wykroczenia. To jest list dłużny, to jest spis wszystkich naszych. Grzechów, w zasadzie to doprowadziło nas do śmierci, do śmierci duchowej, do oddzielenia od Boga, który jest życiem. Dlatego Bóg w swoim miłosierdziu i w swojej łasce nie postępuje z nami w ten sposób, że dobrze, nic się nie stało, możemy anulować po prostu ten list. Nie. Chrystus zapłacił za nas cenę, kiedy poniósł. Konsekwencje za nasze grzechy, poniósł karę za nasze grzechy i został ukrzyżowany, został zabity jak baranek z powodu właśnie całej tej listy długu, na który my zasłużyliśmy i my powinniśmy odpowiedzieć za to. My powinniśmy ponieść karę, wyrok na nas ciążył. W Chrystusie jesteśmy. Wzbudzeni do nowego życia, dlatego że to, co obciążało nas, to, co doprowadzało nas do duchowej śmierci, tak też jest napisane, umarliśmy z powodu naszych grzechów, ale też w Chrystusie jesteśmy wzbudzeni do nowego życia. I w taki piękny sposób apostoł Paweł tutaj mówi: że właśnie ten dłużny list, który się zwracał przeciwko nam, Jezus Chrystus przybił do krzyża. Taka zasada była, kiedy w tamtych czasach krzyżowano skazańców, to zapisywano też jego winę, takiego skazańca, i przybijano do krzyża. Winą Jezusa Chrystusa było to, że był królem żydowskim, że był mesjaszem, jeżeli tak można nazwać. Ostatecznie Jezus umarł za nasze grzechy. Ten list dłużny przybił do krzyża Jezus nazareński, król żydowski. Tak było napisane nad głową Chrystusa na krzyżu. Jezus czytamy tutaj, że wymazał obciążający nas list dłużny. Chciałbym podkreślić bardzo wyraźnie to słowo wymazał. Nie tylko przekreślił całą tą listę naszych grzechów, bo tak naprawdę, gdy wyobrazimy sobie zapisaną kartkę, z różnymi wykroczeniami naszego, gdy tylko byśmy przekreślili, to i tak jeszcze to można wyczytać pod tym przekreśleniem. Dlatego decydujące jest w tym tekście słowo wymazał wymazał. Już tam nic nie możemy przeczytać na całej tej liście tam już nic nie można wyczytać z naszej przeszłości, bo to zostało wymazane. To jest przysłowiowo taka biała kartka którą Bóg nam dzisiaj daje jako naszą tożsamość, tego, kim jesteśmy w Nim. Już żadne grzechy z naszej przeszłości nie obciążają nas. Już nikt nie ma prawa wypominać nam pewnych rzeczy, co się wydarzyło kiedyś, bo Bóg to wymazał, nie tylko przekreślił ten dłużny list, ale wymazał, przybiwszy go do krzyża. Kiedy mamy taką świadomość, że patrząc w przeszłość naszego życia, widzimy czystość, biele, Świętość, możemy powiedzieć tak. Było oczywiście w moim życiu wiele zła. Moje grzechy były czerwone jak purpura, ale Bóg wybielił, stały się jak śnieg, jak wełna czysta biała. Według księgi Izajasza to proroctwo właśnie wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Bóg daje nam białą kartkę, aby pokazać nam jaka jest nasza świadomość, tożsamość tego kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jezus musiał zapłacić cenę. No nie było tak, że Bóg mógł powiedzieć, dobrze, anulujemy cały ten list, nie liczy się co, co się wydarzyło w Twoim życiu, zapominamy. Nie w ten sposób. To była cena, którą Chrystus zapłacił. Chrystus ten list przybił do krzyża, mówiąc w pewnej przenośni, sam Chrystus został przybity do krzyża został przybity jako Zbawiciel, jako Baranek Boży. Jego krew dzisiaj oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To jest piękna Ewangelia, kiedy możemy uświadomić sobie to, że Bóg daje nam czystą, białą kartkę, daje nam nową szansę, nową możliwość i zawsze, gdy wyznajemy nasze grzechy, krew Chrystusa oczyszcza nas. Nie tylko przekreśla złe rzeczy z naszego życia, ale oczyszcza nas, wybiela nas. Jesteśmy święci. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Dlatego też z Chrystusem jesteśmy wzbudzeni z martwych do nowego życia. Każde spotkanie z Chrystusem jest wzbudzeniem z martwych, wzbudzeniem do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Każde przebaczenie Chrystusa daje nam nową szansę, daje nam czystość, biel, świętość. To wszystko dzięki łasce naszego Boga w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Zbawicielu, za to, że Ty zapłaciłeś za nas najwyższą cenę, cenę swojej świętej krwi, aby dać nam czyste serce, aby dać nam białą kartkę, która symbolizuje naszą tożsamość w Tobie. Amen.